this some kind of joke? It's no joke, I assure you. It's the fear of victory and the agony of the Scarecrow. So now you understand step one in how I fix an athletic contest. I shall proceed to step two. No! No! Get away! Cześć, witajcie. Zapraszam do kolejnego wieczorku z piwem. Rok zacząłem od delikatnego piwa, że Weizena z boskiego browaru. A teraz wracamy do Polski. No i co? Początek roku to trzeba jakiegoś rysa zdegustować. Mamy Russian Imperial Stouta od browaru Spiriper w kooperacji z kraftowym lokalem, który mieści się na Bielanach, Piwna Sprawa. To jest taki stosunkowo młody. W 2014 powstał browar Spiriper, więc już pewne doświadczenie mają. To jest ich taki flagowy rys, Scarecrow. Nawet mam szczęście posiadać koszulkę właśnie promującą to piwo. No cóż, ekstrakt 24 BLG, zawartość alkoholu 9,6%. Od razu skład przeczytam. Są to słody jęczmienne PLL, Karaphilis monachijski jasny, Carafa Special, pszenica palona, a chmiele Casket, Sentential, Chinook, dodatek wanilii, droszcze, US05. I tak. To nie jest pierwsza walka tego piwa. Druga albo trzecia, nie jestem pewien. W każdym razie, ja to piwo już piłem na kranie, nawet wczoraj, w Craft Beer Muranów. A zrobiłem to specjalnie, żeby porównać smak piwa z kranu do butelki, bo to różnie z tym bywa. Czasami jest tak, że pijesz się piwo w lokalu i się nim zachwycasz, kupujesz butelkę i już nie jest tak fajnie. A czasami było odwrotnie. W każdym razie, no razu powiem, że mi bardzo smakował z kranu, więc będę w trakcie degustacji mówił ewentualne różnice, które zauważę, tak? Także cóż. Strata w ogóle? Jedziemy. No, aromat typowo jest palona kawa, trochę czekolady, ta wanilia się trochę przebija. No, zapowiada się, że jest tak dobrze jak na kranie, przynajmniej po aromacie. O. Odstawiamy na bok. Bardzo ładna piana. Kremowa, gęsta, drobno pacherzykowa, zbita, świetnie, barwa, no prawie smoliście czarne, takie trochę brunatne refleksy, ale nie przejrzyste kompletnie. U was i tak, to jak będziecie oglądać, to będzie ciemniej. Palona kawa, gorzka czekolada, wszystko co powinno być w rysie. Tu jest, no i ta wanilia się przebija. Jak na razie nie widzę różnic z kranową wersją. Ale dobrze było dobrze ułożone i alkohol był bardzo delikatny, lekko zaznaczony. No jest tak samo. No jest bardzo fajnie. Mówię, ta paloność, aromaty czekolady są bardzo takie stanowane, zrównoważone. Nie ma... najgorzej, jeżeli jakaś część składowa aromatu przykrywa resztę. I to wtedy jest niefajne. A tutaj wszystko jest fajnie skomponowane. Ja już wczoraj mówiłem znajomym, że ja bym dał to do beczki i zrobił bourbon barrel aged na przykład. To jeszcze fajniej by... dało głębszy aromat, chociaż ta winia jest tutaj i nadałoby jeszcze mięsistości temu piwu, ale nie, no ma dużo ciała. Troszkę przesadziłem z mieszaniem.
bardzo fajne, treściwe. Tak jak mówię, dużo ciała jest w tym piwie. Bardzo fajny rys. Fajnie, że mogę go zdegustować, bo najpierw kupiłem koszulkę jakieś kilka miesięcy temu, a potem dopiero udało mi się znaleźć piwo. Jest bardzo porządnie. Taki solidny Imperial Stout, naprawdę. Alkohol jest bardzo fajnie przykryty, leciutkie rozgrzewanie, nie przeszkadza kompletnie. Co ja mogę więcej powiedzieć? No, gratuluję Brewery Spirituali w pewnej sprawie. Z tego, co słyszałem poprzedniej warki, też były udane. No cóż, bardzo polecam. Jeszcze da się znaleźć to piwo na rynku, więc jak tylko je zobaczycie, to i będziecie chcieli po prostu porządnego risa się napić, to jak najbardziej polecam. No cóż. Zobaczymy, co wynajdę na następny odcinek. Najprawdopodobniej poszukam czegoś zagranicznego. No bo teraz było polskie, to teraz pójdziemy może coś ze Stanów. Zobaczymy. No cóż, to wasze zdrowie i do kolejnego wieczoru z piwem. And the sun had gone to bed. Up jumped the scare.